Dzień dobry, jedziemy do lasu. Jedziecie z nami? Rewcio też jedzie? Zrobiliśmy zwiad taktyczny lasu. Las okazał się lasem nie dla grubasów, bo było pod górkę i stwierdziliśmy, że wracamy i idziemy do innego lasu. Znaczy jedziemy, woli przyszłości. Dobra, ale mniejsza o lesie. Temat główny tego filmu... Ała! Oczy, słońce. Temat główny tego filmu to palenie papierosów, a właściwie ich rzucanie po 20 latach. Więc po kolei, co i dlaczego. Dlaczego film z lasu o paleniu papierosów? Bo rok temu, jak byliśmy w lesie, to nakręciłem film o Bliskonie i mi się podobał i stwierdziłem, że nakręcę tym razem film o paleniu papierosów. Dlaczego? Ano dlatego, że ostatnio rzuciłem i dużo jest pytań o to, więc stwierdziłem, że można się pochwalić osiągnięciem. Znaczy, w sumie nie wiem, czy rzuciłem, ale nie palę już 2 tygodnie, więc chyba tak jakby się udało. Posiadam 32 lata na swoim liczniku. Jakieś 20 lat temu, kiedy miałem mniej więcej 12 lat, pira ze drzwi, bo nie jestem do końca pewien, nie wiem, ile miałem, ale gdzieś na przełomie podstawówki i gimnazjum, mój bardzo fajny kolega, którego ani trochę nie pozdrawiam, gwizdnął matce fajki. No i poszliśmy zajarać. Zajarliśmy pierwszego, później gwizdnął drugą, zajarliśmy drugą, później trzecią i tak dalej. Później kupiliśmy paczkę, jeszcze wtedy fajki kosztowały 4,30 bodajże. No i można powiedzieć, że zacząłem palić. Ogólnie z perspektywy tych 20 lat uważam, że to była najgłupsza decyzja w moim życiu, bo fajki ani nie są dobre, ani nic nie dają. Czujecie się po nich słabo, wydajecie na nie pieniądze i są najbardziej bezużyteczną używką chyba ze wszystkich. I gdybym mógł się cofnąć w czasie, to rzuciłbym to palenie. Ale jak już zacząłem, no to trudno. Wiadomo, na początku nie było to jakieś nałogowe. Dopiero tam z czasem wchodziły paczki kolejne do użytku. Nawet pamiętam taką sytuację, jak raz sobie kupiłem paczkę papierosów i poszedłem za dom i sobie siedziałem i jarałem tak jednego za drugim. To było bardzo głupie. Później przyszło liceum, zacząłem już trochę bardziej regularnie palić. No a po liceum to już w ogóle masakra. No i teraz tak przez ostatni rok, powiedzmy, potrafiłem wypalić z półtorej, dwie paczki dziennie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że od dłuższego czasu mnie to męczyło. I się źle czułem, i tak przestałem widzieć w tym sens, i źle się czułem z tym, że wydaję pieniądze na coś, co jest tak naprawdę trucizną. To już wolę się napić piwa, które przynajmniej jest smaczne, niż zapalić papierosa, który jest niesmaczny i daje wam jedynie niesmak w ustach. W końcu się przerzuciłem tam jeszcze na ikosa, no ale tam ogólnie paliłem, tak? Dosyć sporo, no i chciałem rzucić palenie. I się tak za to zabierałem, jakbym chciał się zabrać i nie mógł. Ale w końcu... Dobra, jeszcze o ikosie trochę powiem. Pewnego dnia ktoś na streamie mi podpowiedział, że jest coś takie jak ikos. Czyli taki, powiedzmy, papieros, tylko nie na likwidy, a na tytoń. I bardziej to w sumie się powinno nazywać podgrzewaczem tytoniu. To sobie tam paliłem przez rok. Ale to było jeszcze gorsze od normalnych fajek, bo mniej dawał jeden wkład. Chciało wam się po jednym wkładzie palić od razu sobie drugi. Kosztowało to tyle samo co fajki. Więc było trochę zdrowsze, ale z drugiej strony paliliście to praktycznie non-stop. I wychodziło to finansowo jeszcze gorzej. Więc tego też nie polecam. Ogólnie tytoń i palenie nie polecam. No dobra, ale przejdźmy do rzucania palenia. Przemieściliśmy się gdzieś indziej i mamy rozdroże. To chyba Crossroads z World of Warcraft, tak myślę. Ale fajnie wygląda. Tu jest taka patrzcie, taka droga, jak w horrorach. Chciałem rzucić palenie. Każdy palacz to pewnie zna, bo pewnie większość palaczy o tym myśli. Kłody. Usiadłbym, ale takie niefajne. I chciałem rzucić palenie i wydawało mi się to niemożliwe. Bo jak tylko odstawiałem fajki w domu, żeby ich nie palić, to za pół godziny chciałem się palić i po nie siadłem. I tak kminiłem, jak to zrobić. Jak zrobić, żeby rzucić palenie. W końcu wymyśliłem. Jechaliśmy na urlop na początku września. I stwierdziłem, na urlopie, przed urlopem to bez sensu. Bo jedzie z nami 4 palaczy, to na pewno rzucę. No już to widzę. Wymyśliłem, że do urlopu spoko, a po urlopie
wynosimy ikosa do innego pokoju i będę sobie tak palił co 2 godzinki, później co 3, co 4 i to na pewno da radę. No wątpię, żeby dało radę, więc niestety ten pomysł, znaczy w sumie na szczęście ten pomysł poszedł w cholerę. Więc przejdźmy może do momentu, w którym faktycznie rzuciłem palenie. Sytuacja była bardzo, w sumie prosta. Siedzieliśmy przy herbacie z moim szanownym kolegą Jackiem Kamińskim, zwanym również Hightstylem, czy też HS-em, i sobie gadaliśmy o wielu rzeczach, o przyszłości, o pracy, o zarobkach, o rodzinie, o dzieciach i o paleniu. Przez jakieś 2 godziny Jacek dawał mi wykład, jakie to palenie jest złe. No i gadał tak przez dobre 2 godziny, może godzinę, o tym, jakie to palenie jest złe, niedobre, jak wpływa na organizm, no i dużo takich rzeczy związanych z jaraniem fajek. Ja tak siedzę, słucham i coś powiedział, jakieś zdanie, nie pamiętam jakie, bo była 3 w nocy i wypiłem bardzo dużo herbaty tej nocy, ale powiedział jakieś zdanie, a ja powiedziałem, no dobra, to nie palę, no i przestałem palić. Tak wróciłem do pokoju, mówię, kurde, zapaliłbym. Ale nie, nie palę, idę spać. I nie zapaliłem. I następnego dnia wstałem, nie zapaliłem, po śniadaniu nie zapaliłem, po spacerze nie zapaliłem, na plaży nie zapaliłem, ogólnie cały dzień nie paliłem, no i przestałem palić. I to tyle. To było bardzo proste. Po prostu tak jakoś... No co? Po co palić, jak można nie palić? I od tego momentu w sumie nie zapaliłem papierosa żadnego, minęło już 2 tygodnie, bez jednego albo bez 2 dni, czyli 13 albo 12 dni minęło od tego momentu, no i palić już nie palę. No zobaczymy, czy uda się powstrzymać dalej, z tego co czytałem 2-3 miesiące są najgorsze, później już jest łatwo. Póki co nie chce mi się palić, no i teraz właśnie najciekawszy temat. Co się dzieje, jak odstawiacie po 20 latach papierosy? W tle widzimy tajemnicze Yeti przechadzające się po lesie. Yeti! Yeti! Yeti mi zaraz da. Okej, moi drodzy. Najciekawsza część filmu. Efekty niepalenia, bo są zaskakujące. W każdym razie tak. Pierwszy dzień niepalenia i drugi to była euforia. Miałem siły, nie, energii 3 razy więcej niż normalnie. Oddychało mi się normalnie, jakby mi ktoś podawał tlen bezpośrednio prosto z Himalaju albo skądś. Nie znam się na jakości tlenu, więc Himalaje to chyba nie jest w sumie dobre miejsce. Ale to z Międzyzdroju. Było cudownie. Miałem energię. Mogłem oddychać normalnie. Byłem szczęśliwy. No i przyszedł dzień trzeci. Dzień trzeci wyglądał tak, że nie miałem energii. Prawie umierałem. Nie mogłem oddychać. Robiłem mniej więcej jak robi się wdech, nie? Taki. Chociaż jeszcze do końca nawet nie potrafię. No powiedzmy, że potrafię. To nie mogłem tak zrobić, robiłem tak. I już nie mogłem dalej. Energia to było pojęcie... O nie. O nie, Blavish Project, zaraz umrę. Albo to był kasztan. Energia to jedynie w kontakcie była. Energia to jedynie w kontakcie była. I ogólnie czułem się 3 dnia jak kupa, nie przesadzając. 4 dnia, 5, 6 i 7 było podobnie. 8 chyba też, tak już nie pamiętam dokładnie tych dni. Ale po tych 2 dniach pełnych radości, energii, euforii i w ogóle wszystkiego co zajebiste, przyszedł jakiś tydzień cierpienia, męczenia się i w ogóle. Nie mogłem oddychać, nie mogłem spać, bo się budziłem, bo się dusiłem. Byłem, nawet co ciekawe, nie byłem zdenerwowany w ogóle. Dobra, możemy jeszcze kawałek przejść. Zdenerwowany nie byłem, jakoś nerwowo się ten nie czułem. Jeść mi się chciało. Wpierdzielałem jakieś orzeszki, paluszki, przekąski, kuwa. Jednego dnia to zjadłem tyle, co normalnie jem przez 3. Przytyłem 4 kilo, ale nie wiem, czy to przez palenie, czy przez wakacje. Ciężko powiedzieć. Strzelam, że jednak przez wakacje, bo tam dużo herbaty piłem i to chyba, wiecie, woda i tak dalej. Co tam jeszcze ciekawego się działo? No budziłem się na przykład w nocy, albo jak robiłem sobie drzemkę, cały mokry, bo nie mogłem oddychać, nie mogłem tchu złapać. Bardzo fajne, polecam. Znaczy nie polecam, nie fajne. Ciekawostką jest to właśnie, że nie byłem w ogóle nerwowy. Nie denerwowało mnie nic, bardziej niż zazwyczaj.
I najciekawsze przez ten okres czasu było to, że w sumie mi się palić nie chciało. Tego nie potrafię zrozumieć, bo zawsze jak próbowałem, bo nieraz próbowałem rzucić palenie, to chciało mi się palić po godzinie, po dwóch, po trzech. A teraz po tygodniu pomyślałem parę razy o tym, żeby zapalić, ale w sumie nie zapaliłem i tak na dobrą sprawę to nie chciało mi się palić. To mnie chyba najbardziej zdziwiło. Dobra, i co dalej? Dalej jest coraz lepiej, bo po tygodniu tortur, niespania, męczenia się, wyczerpania, rozładowania i w ogóle braku oddychania i wszystkiego, robi się coraz lepiej. Już prawie normalnie oddycham. Znaczy może nie normalnie, ale no o wiele lepiej mi się oddycha niż oddychało. Jestem bardziej szczęśliwy. Mam więcej energii, wysypiam się, bo już się nie budzę dusząc się w nocy. Chociaż na przykład dzisiaj miałem jakieś stany lękowe. Śpię i nagle się budzę, kurwa, mówię, co się dzieje. I tak chyba z 5 razy w nocy. Ale przynajmniej nie przez to, że się dusiłem. Więc jakiś progres jest. Palić dalej mi się nie chce. Przestało mi się chcieć tak jeść po tych tam tygodniu z hakiem. I już tak powiedzmy, że w miarę normalnie jem, w sensie nie jem paluszków, orzeszków, ale wpadłem w banie jedzenia Prince Polo jednodziennie, do kawy. Bardzo dobre, polecam. No, więc jest coraz lepiej i jestem w sumie szczęśliwy. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać się w postanowieniu to niepalenie, bo szczerze powiedziawszy, naprawdę mnie to męczyło. A Beatka złapała grzyby, idziemy zobaczyć. Boka grzyby. Dobra, tak jak kończy się nasza wycieczka do lasu, tak kończy się ten film. Na podsumowanie mojego rzucania palenia po 20 latach, z którego jestem mega dumny, powiem tyle. Nie biorę żadnych tabletek, ani innych cudów, niewidów, plasterków i tym podobnych rzeczy, bo to pytaliście. Po prostu nie palę. I powiedziałbym, że o tym nie myślę, ale myślę i dalej mi się nie chce palić. To jest najciekawsze, bo zawsze myślałem, że to będzie najgorsze, czy najgorsze będzie to, że będzie mi się chciało bardzo palić, ale w sumie to mi się nie chce. Boże, myślałem, że to Yeti, a to tylko Beata. Więc polecam. Jak palisz, to po prostu przestań. Mi się udało. Nie wiem, może jestem wyjątkowy, może to przypadek. Może 5 dni po tym, jak wrzucę ten film, zacznę palić 7 paczek dziennie. Ale na chwilę obecną nie palę, jestem szczęśliwy i mam nadzieję, że mi się uda dotrwać w niepaleniu do końca życia, w sensie. Albo chociaż roku. Nie było tak źle. Jest dobrze. No, to byłoby na tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego, jak się czuję, albo co robiłem, albo cokolwiek, to piszcie w komentarzach. Jak się film podobał, to możecie zostawić serdeczny komentarzyk. Możecie też zasubskrybować kanalik i dać łapeczkę w górę. I widzimy się w kolejnych filmach. A póki co, to wszystko. Elo!